Dzisiaj nagrywam troszkę wcześniej, u mnie jeszcze wszyscy śpią. Ja już sobie zaczęłam robić obiad powoli. Chciałam sobie dzisiaj troszkę szybciej przygotować. Myślę, ostatnio pokazywałam wam moje truskawki od ogrodowej maliny. Moją oliwkę. Dzisiaj chciałabym wam pokazać resztę moich kwiatków ogrodowych. Może zaczniemy tutaj od... To jest sprzęt mojego męża do ćwiczeń. Może zaczniemy tutaj od tej, to jest watuja, od tej tui. Tą tuję zakupiłam chyba z 4 lata temu na gwiazdkę. Stała sobie u mnie w domu przed telewizorem, przy telewizorze właściwie, jako taka malutka choineczka z tych takich, wiecie, co w sklepach można sobie na gwiazdkę kupić. No właśnie, ona sobie stała. I w sumie nie wiązałam z nią żadnych większych nadziei, że urośnie większa. Mówię, wkopię sobie do ogródka, zobaczymy, co się będzie działo. No i proszę, jak pięknie wyrosła z takim wielkim przeczarem. W sumie to już nawet drzewko się takie fajne robi. Kolejną moją roślinką ogrodową jest pelargonia. Mam pelargonię też już mam kilka lat. Pięknie mi zimuje w domu na parapecie w kuchni. Kwitnie mega co roku. Jest świetna. Bardzo ją lubię. Lubię w ogóle ten kolor fajny. Jest taka. Wolę tą niż czerwoną. Wolę róż niż czerwień. Ale wieje. A tutaj obok mamy róże. Róża już też jest u mnie kilka lat. O, może tak ją pokażę, bo dobrze widać. Urosła wielka. Też była maleńka, a już teraz sięga prawie do ramienia, więc jest duża. Tutaj jest ten bluszczyk, który widzieliście w poprzednich filmikach, który stał u mnie w kuchni na parapecie, ale jednak uznałam, że chyba na dworze będzie mu lepiej. I wysadziłam go tutaj. Tak sobie rośnie. A tutaj mam różę, którą dostałam na urodziny. Chciałam ją wkopać do gruntu. W sumie właściwie na początku ją wkopałam do gruntu. Ale tak jakoś, nie wiem, przyklapła strasznie. I postanowiłam ją wykopać i wsadzić do doniczki. Myślę, że w doniczce na razie sobie chwilę pobędzie, a później zobaczymy, co z nią zrobię. Może ją wkopię z powrotem gdzieś tutaj. Zobaczymy. Tak więc obiadek nam się gotuje. Ja jeszcze kawy nawet nie piłam. Za chwilę sobie zrobię i zacznę dzień. Ja sobie tak siedzę i czekam, aż się Laura obudzi i mój synek. Bo nie wiem, czy wiecie, ale mam trójkę dzieci. Najmłodsza jest właśnie Laura, ma 10 miesięcy. Później mam syna 10-letniego i córkę, która ma prawie 23 lata. I fajnie jest, fajnie. Zawsze chciałam mieć dużą rodzinę, ponieważ ja jestem jedynaczką. I powiedziałam sobie kiedyś, że nigdy w życiu nie będę chciała, żeby moje dziecko było jedynakiem, z tego względu, że no różnie w życiu bywa, zabraknie rodziców, różnie w życiu bywa. Zawsze można mieć jeszcze rodzeństwo, prawda? To jest super sprawa według mnie i gdybym miała jakiś wybór i jakiś na to wpływ, na pewno nie byłabym jedynaczką. No ale cóż, moje życie potoczyło się tak, a nie inaczej, ale na szczęście moje dzieci mają rodzeństwo i mam nadzieję, że będą żyły ze sobą w zgodzie. I będą mogły na siebie w przyszłości liczyć. W ogóle moje dzieci dzisiaj bardzo długo śpią. Dochodzi godzina 8. U moich dzieci to jest ewenement, żeby do godziny 8 jeszcze spały. No ale nic, przynajmniej mam chwilę dla siebie. I mogłam sobie na spokojnie z wami tutaj porozmawiać. Bo z Laurą to różnie bywa, zwłaszcza teraz. Ona skończyła 10 miesięcy. I zaczyna powoli nam wstawać i pewnie będzie się zbierała niedługo do chodzenia. Także no, muszę mieć oczy wokół głowy, że tak powiem, bo naprawdę jest żywym srebrem i próbuje wchodzić wszędzie. Nie wiem, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli chcielibyście zadać mi jakieś pytania, albo na przykład, żebym miała jakiś filmik tematyczny, to proszę o komentarze. Czekam za Laurą, aż wstanie, bo jeszcze sobie leży.
I pójdziemy dzwonić lodówkę. Niestety trzeba iść do sklepu, mimo że pogoda jest ohydna. To znaczy na chwilę obecną przestało padać, ale ciekawie nie jest. Pochmurno, brzydko i chłodno. No ale cóż, jak trzeba, to trzeba. No i jesteśmy gotowe i wychodzimy. Jest okropnie, leje na maksa, na nowo. Zaczęło lać. No, a my mamy dość duży kawał drogi do sklepu, ale idziemy. Ale wbrew pozorom, z tego co się mówi, że to jest taka angielska pogoda, ten deszcz, wcale u nas aż tak bardzo nie pada. Normalnie. Nie jest tak strasznie. Bywają dni, że jest naprawdę pięknie i słonecznie. Teraz się troszeczkę pogoda popsuła, bo jeszcze przedwczoraj było upalnie. Zakupy zrobione. Kupiłam takie podstawowe spożywcze produkty, których mi brakowało w lodówce. I przede wszystkim cukier. Po to szłam, bo dla mnie kawa bez cukru to nie kawa, ale używam tylko cukru brązowego. I teraz czas na najprzyjemniejszą rzecz, czyli na kawusie. Dziś mamy potwornie pochmurny dzień. W sumie mogę powiedzieć, że nawet chyba zaczęło padać. A powracając do wątku kwiatowego, to jest moja nowa zdobycz. Właśnie pojęcia zielonego nie mam. Jak on się nazywa? Ten kwiatek. Może ktoś z Was wie i napisałby w komentarzach. Bardzo mi się podoba, bo jest taki fajny, fajny ma kolor i tak fajnie się rozkrzewia. A moim drugim kwiatkiem nowym jest ten oto storczyk. Otrzymałam go od mojej kochanej sąsiadki w prezencie. Mam nadzieję, że będzie tak pięknie rósł jak moje poprzednie dwa storczyki. Moi kochani, w dzisiejszym filmiku może widzieliście małe nieścisłości, w sensie, że mówię, że dzisiaj lepsza pogoda, a później tam mówię, że ale dzisiaj leje. A to dlatego, że po prostu ten filmik kręciłam do Was dwa dni. To znaczy w ciągu dwóch dni. I to dlatego są te nieścisłości. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy filmik, wytrzymaliście do końca, to zapraszam Was na następne, na kolejne i proszę o lajka, subskrypcję. Na razie, do zobaczenia.